Drugi półfinał Rokosz 2018 za nami. To jeden z najstarszych przeglądów muzycznych w Polsce. Swoją pierwszą edycję miał w 1982 roku i obok Jarocina i jest jedną z najstarszych tego typu imprez w kraju. W półfinale zagrały cztery zespoły. Poziom był bardzo wyrównany, przyznali organizatorzy. Nagrodę publiczności zdobył zespół Rift. Jury zaś zdecydowało, że z Riftem w finale zagra zespół Bluzka. Przyjechaliśmy na Rokosz. Kto tam znalazł ten Rokosz, chłopaki? Darek. Darek znalazł Rokosz. Ja to uczynił. Darek to uczynił. Przyjechaliśmy sobie pograć po prostu, żeby było jakiekolwiek granie. I się spodobało. No, pierwszy raz jak wszedłem do tego klubu, to pomyślałem sobie, że jest super. Jest super klub, super atmosfera. Dobra pizza przede wszystkim. Dostaliśmy się na eliminacjach. Dostaliśmy się na eliminacjach. Ćwierćfinał. Braliśmy udział w półfinale, a dla nas to jest otwarcie znowu na następne jakieś, może jeszcze lepsze imprezy, może gdzieś dalej. No, przede wszystkim się chcemy pokazać i żeby nas świat usłyszał. Tak. Mamy tylko i wyłącznie swój repertuar w tym momencie, jeżeli chodzi o Rokosz. Wspieramy się tam jakimiś coverami, oczywiście turbo, mega, wielkimi klasykami rock'n'rolla. Dla nas największą nagrodą, jeżeli, tak jak mówisz, jest to festiwal, który trwa od lat 80. Jesteśmy w półfinale festiwalu, w którym gdzieś po prostu grały gwiazdy, na którymi się inspirujemy, nie? Tam mógł grać, nie wiem, Piekarczyk, tam mógł grać Riddle, gdzieś tam się przewinąć, mógł tam się przewinąć Steczyński, mogło się tam przewinąć kupę ludzi, którymi my się po prostu inspirujemy i którzy nadają sens naszej muzyce. Więc co jest sensem grania tutaj? No, dla mnie osobiście to, że jestem w półfinale jednego z najstarszych festiwali rockowych w Polsce, no jest mega zaszczytem, że mogłem się dostać tutaj obok zespołów takich jak Skaza, którzy grają już od lat 80. O ile się nie mylimy, no to pierwsza nagroda jest 10 tysięcy. 5 tysięcy jest za pierwsze miejsce, 3 tysiące za drugie i 2 tysiące za trzecie. I to jest wszystko do wydania. I jest jeszcze nagroda publiczności Beczka Piłka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.